Milovaní bratia a sestry, kochani bratia i siostry, budeme pokračovať týmto prvým žalmom. Ideme ďalej studiovať psalm 1. A hovorili sme o tom, aké je veľmi dôležité, aby sme urobili šťastným naše okolie. Mluvili sme o tom, jak bardzo ważne je, že by sme uštenšlivili našom okolice. Aké je to veľmi dôležité, aby sme nie svoje šťastie hľadali. Také je to jest bardzo ważne, żebyśmy nie szukali swojego szczęścia, ale abyśmy hľadali šťastie toho druhého. Ale szukali szczęścia tego in drugiego. Aké je to dôležité urobiť šťastným iných? Jakie to jest ważne uszczęśliwić innych? A potom znajdziesz swoje własne szczęście. Potem znajdziesz swoje własne szczęście. A hneď na začiatok vám poviem jednu skúsenosť. Na początek podzielę się takim doświadczeniem, że tiež sa to stalo v Nemecku. Dosť často som teraz v poslednom čase v Nemecku. Zdarzyło się to w Niemczech. Często w Niemczech bywam ostatnio. A tam bol jeden manželský pár. I tam było jedno małżeństwo, które jednoducho nevyvíjalo sa k požehnaniu, ale stále horšie a horšie to upadalo. Której relacje nie były dla błogosławieństwa i wzrostu, ale wręcz na odwrót upadało to małżeństwo. Żena mówiła, że nie našla szczęście, swoje szczęście w tomto małżeństwie. Żona mówiła, że nie znalazła szczęścia w tym małżeństwie. A tento mąż mówił, że też swoje szczęście nie našiel w tomto małżeństwie z tą żoną. Mąż mówił tak samo, że on też nie znalazł szczęścia w małżeństwie z tą kobietą. A kiedy som widział, jak ten mąż sa chová voči swoim dzieciom aj voči swojej żenie. Kiedy widziałem, jak ten mężczyzna zachowuje się wobec swoich dzieci i żony, tak mal som zovreté swoje serce. Miałem swoje serce zamknięte. A tak som mu hovoril, ak to pôjde takto ďalej s tebou. I mówiłem mu, jeżeli tak dalej to pójdzie z tobą, bude to mať zlý dopad. To źle się to skończy. A skutočne úrady tomuto mužovi zabránili mať kontakt so svojou rodinou. I rzeczywiście urzędy nie pozwoliły mieć temu ojcu kontakt ze swoją rodziną. A stále to išlo horšie a horšie. Ciągle to šlo głębiej i głębiej. Keď som hovoril s jeho manželkou, kiedy mówiłem z jego żoną, tak ona hovorila už len o tom, ako sa zbaviť tohoto človeka. To jedyny temat, na ktorý ona rozmawiała, to tylko jak pozbyć się tego człowieka. Ako sa zbaviť tohoto muža. Jak pozbyć się swojego męża. A on zase videl, že sa rúca všetko okolo neho. I on znovu zobaczył, že všetko okolo neho się niszczy. A skúsil cez úrady si zabezpečiť aspoň tie decka, aby sa s nimi mohol kontaktovať. I próbował przez urzędy zabezpieczyć kontakt sobie z dziećmi. A keď som videl, že žiadna rada, ktorú mu dávam, on nepríjma. Kiedy widziałem, że jakąkolwiek radę, którą ja mu daję, on odrzuca. Kiedy som teraz znowu bol w Niemiecku przed niejakim czasem. Kiedy znowu byłem w Niemczech po jakimś czasie. Tak zase mi hovorili bratia, že bratčanko, mohol by si sa venovať tomuto Kristianovi. To znovu mówili do mnie bratia, czy bratišanko, czy mógłbyś się poświęcić temu Kristianovi? A ja som už tak som myslel, keď neposlúcha, keď nepočúvne moju radu, prečo ma vlastne už aj títo bratia s týmto zaťažujú? Ale tak myslím, jeżeli on neslúcha mojich rad, to dlačego zamenčajú mne s tým navet ti bratia? A tak som povedal tomuto Kristianovi. Poďam do Kristiana. Keď sme sa s ním znovu stretli. Kedy na novo spotkaliśmy się z ním. A povedal som mu, že veľmi s ním to zle dopadne. Poďam mu, že bardzo źle skončí. Ak on nielen bude počúvať, ale aby aj naplňal to, čo mu hovorí. Jeżeli nie będzie tylko słuchał, ale i wypełniał to, co mówię. On mi hovoril, že čo ešte od neho chcem, že už je vlastne takým žobrákom. A on mi mówi, co ešte ode mnie żądasz? Już zadłużyłem się, jestem żebrakiem. Proste bývam na pożyczku. Mieszkam na kredyt. A jednoducho už nemám nič. I po prostu nemám už nic. Čo ešte ty odo mňa chceš? Čo ešte žondáš ode mňa? A vtedy moje srdce takom zovretí bolo a povedal som mu veľmi rozhodne. A potom moje srdce byłem v takým rozdarciu i povedal do niego. Ak hovoríš, že si žobrákom. Jeżeli mówisz, że jesteś żebrakiem. Musíš sa stať ešte väčším. To bądź ešte większym żebrakiem. A keď hovoríš, že žiješ na kredit. I jeżeli mówisz, że żyjesz na kredyt. Tak choď ešte a ešte
si vyber to kredit. Idź i jeszcze pożycz pieniądze. A chodź, a daj urobić jedną wielką kiticę. Idź i kup jeden piękny bukiet. A drahu kiticu. I taki no kosztowny, cenny bukiet. A przypraw to pre swoją manżelkę. Przygotuj dla swojej żony. A nie snaż się zyskać swoje dzieci. I nie próbuj się pozyskać, nie próbuj pozyskać swoich dzieci. Teraz zabudnij na to, że ty si chciał zyskać swoje dzieci. Teraz zapomnij o tym, że chciałeś zyskać swoje dzieci. Ale snaż się zyskać swoją żonę. Staraj się zyskać swoją żonę. Lebo ak zyskasz swoją żonę. Bo jeżeli pozyskasz swoją żonę, zyskasz aj dzieci. Zyskasz tak samo i dzieci. Ale ak nie zysz, ak stracisz ale żonę. Jeżeli stracisz żonę, stracisz aj dzieci. Stracisz tak samo i dzieci. Stracisz aj swoje własne stracisz żywo. Swoje własne życie. A on sadziwał na mnie. I on patrzy na mnie. A mówi, tak ja mam zobrać jeszcze aj na to kredyt. I mówi, to ja jeszcze się mam zadłużyć z powodu tego? A mówię, ano. Ja mówię, tak. Urob, co możesz. Zrób wszystko, co możesz. A zdalo się to jeszcze aj tym bratom takie zwłaszne, że o to, to człowieka żiadam. I nawet tym bratom tak jakieś dziwne to się wydawało, co ja jeszcze chcę ale od tego brata. Co robił tento człowiek? Ale czy wiecie, co on zrobił? Nie len wypoczuł si słowo. Nie tylko usłyszał to słowo. Ale do słowa, do pisma na to słowo napełnił. Ale do litery wypełnił to słowo. I się wybrał si pożyczkę. Poszedł, wziął jeszcze kredyt. A dal wygotować krasną kiticę. I kupił taki piękny bukiet. Jego manżelka go już nie chciała ani widzieć. Jego żona nawet widzieć go już nie kiedy chciała. Kiedy już uwidziała, tak już jej było źle z niego. Kiedy ona go widziała, to już źle jej było. Chciała wymiotywać. Ona już myślała o rozwodzie, a o skoncowaniu. Ona już tylko na rozwód myślała i o zakończeniu z tym wszystkim. A teraz naraz dzwoni. Otworzyła się dwere. Nagle dzwoni dzwonek, otworzą się drzwi. A tento Christian drży w rękę wielką kiticę. I Christian trzyma w rękach taki bukiet duży. A tato żena się nahniewała, mówi, daj to tomu, komu si to chciał tu, a możesz iść. Jego żona do niego mówi w gniewie, no daj temu, komu chciałeś i odejdź stąd. A on mówi, ale ja som to nikomu innemu nie doniosł, ja som to doniosł ciebie. A on mówi, nikomu innemu nie przyniosłem te kwiaty, ja to przyniosłem mezi dla ciebie. Mezi tym żena odišla. A w międzyczasie jego żona odwyszła. Ale kiedy widziała, że ona że stoi w odwerniach, ale kiedy ona czeka, zobaczyła, że on ciągle stoi w drzwiach i czeka, wrátila się z wyplakanymi to oczami. To powróciła z oczami pełnymi łez. Prijala tu kiticu. Przyjęła te kwiaty. A on odišiel. I on wyszedł. Zadzwoniła k niemu. Dzwoni do niego. A mówi, Christian, ja som ci zabudla zadziakować. I za mówi, Christianie, zapomniałem ci podziękować za ten bukiet. Tak som bola prekvapená. Tak byłam zaskoczona. Że si tu kiticu pre mnie. Że dla mnie kupiłeś te kwiaty. Som myslela, że to pre naše dzieci. Myślałem, że dla dzieci kupiłeś. A ty si povedal, że si to pre mnie. A ty powiedziałeś, że dla mnie. A mówi, wiesz, żenka, wiem, że všeličo sa ti už pokazilo twojej domácnosti. A on jej mówi, wiesz, żono, wiem, że podczas mojej nieobecności wiele rzeczy zepsuło już ci się w domu. A chcesz, oprawim ci wysawacz, oprawim ci. Jeżeli chcesz, to naprawię ci odkurzacz. Oprawim ci mikser a tieto rzeczy. Naprawię ci mikser i te rzeczy. A mówi, dobre, przyjdź, nie ma mi to kto oprawić. A on mówi, dobrze, no przyjdź, no nie ma kto mi naprawić a tego. A wszystko, co miała doma pokazane, wszystko to on oprawował. Wszystko, co miała zepsute w domu, to wszystko on ponaprawiał. Potem zadziakował jej, że miała taką dôveru. Potem podziękował jej, że miała takie zaufanie do niego. Odišiel domov. Poszedł do domu. A ona zodwigła telefon. I ona znowu dzwoni do niego. A mówi, Christian. I mówi, Christianie. Ja som sa znovu zamilovala do teba. Ja na novo zakochávam się w tobie. A dnes, pred tým, jak som mal ísť k vám. Dzisiaj, zanim miałem wyjechać do was. Dzwonil telefon. Dzwoni do mnie telefon. A jeden problém, ktorý sa zdal nevyriešiteľný. I jeden problém, ktorý wydawał się bez wyjścia. Naraz Pán Boh dal tú milosť, že sa uzdravil. Nagle Pán Boh daje łaskę, żeby te relacje zostały uzdrowione. Jednoducho on požehnal svoju ženu. Po prostu on pobłogosławił swoją żonę. On učinil svoju ženu šťastnou. On uszczęśliwił swoją żonę. A našiel aj svoje vlastné i znalazł swoje własne szczęście w tym. Len na dodatok toho, čo som
mówił w tej pierwszej części. To tylko jako dodatek do tego, o czym mówiliśmy przedtem. To są żywe przykłady. To są takie żywe przykłady z życia. Jeszcze są gorące, jako keby prям na tanieri. Jeszcze są gorące, jakby takie wypieki jeszcze. Ale teraz się to dzieje. Właśnie teraz to się to ma miejsce. A moje serce jest pełne wdzięczności wobec Pana. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością wobec Pana, że Boże słowo jest prawda. Wiem, że Boże słowo jest prawdą. Ja wiem, że kiedy niekto sa rozhodnie napełnić Boże słowo. Wiem, że jeżeli ktoś decyduje wypełnić słowo Boże, tak zażyje zázrak. To zobaczy cuda. Ale kiedy będziesz len poczuwać. Ale kiedy tylko będziesz słuchał. A nie będziesz napełniał tego słowa. I nie będziesz wypełniał tego słowa. Nie będziesz uczestny tych zázraków. To nie będziesz miał udział w tych cudach. W lecie posłał brat Mateusz za mną jednego brata misjonara. W lecie wysłał brat Mateusz do mnie pewnego misjonarza z Danii. A ten to staruczki brat przyszedł na nawściew. I ten stary brat przychodzi do mnie w odwiedziny. A ja są prawie już był na odchodzie do Czech. Ja miałem właśnie wyjeżdżać do Czech. A naraz mi dzwonia, że aby som nie szedł nikam, lebo że smeruje ku mnie jeden misjonar. I nagle dzwonią do mnie, że żebym nigdzie nie wychodził, bo w moim kierunku idzie misjonarz. A velmi zvláštnu vec tento človek povedal. Bardzo ciekawą, dziwną rzecz ten człowiek powiedział. Keby nic inne nie był doniesol ten człowiek. I gdyby nic innego nie przyniósł ten człowiek. Tu duchowną, nadherną prawdę. Tylko o tą jedną prawdę duchową. Tak wam możemy powiedzieć, że przyniósł wielki pokój. To mogę powiedzieć wam, że wielki skarb przyniósł. A powiem wam, co to jest. I powiem wam, o co chodzi. On zaczął mówić tam świadectwo. On zaczął świadczyć. Mieliśmy wieczór tam zgromadzenie. Mieliśmy wieczorem nabożeństwo. A on mówił o tym, że roki pracował w jednej firmie. On mówił o tym, że lata pracował w jednej firmie. A prosił Pana Boga za to, aby Ewangelium mogło się dostać między prosił jego Pana, żeby Ewangelia mogła być zasiewana tam na tym jego pracowisku. A mówi, darmo chcę komukolwiek mówić. My to poznamy, to nam nie rozprawa, oni mówią, jesteśmy na to zvedali. On mówi, no jeżeli chciał komukolwiek coś mówić, oni mu powiedzieli, no my już to wiemy, znamy, nic nam nie mów. A mówi, jednoducho to Ewangelium nie mogło prerazić na tom pracowisku. Jedno do toho Ewangelium? Jednoducho to Ewangelium. Po prostu Ewangelia nie miała tam miejsca na tym miejscu pracy. Aż do chwili. Aż do momentu. Kiedy się stała jedna udalosť. Kiedy wydarzyła się pewna rzecz. Ale to było nadherne, że ten człowiek się dziwał na Pana. Ale to było niesamowite w tym, że ten człowiek patrzył na Pana. On w duchu był spojený z Bohem. On w duchu był złączony z Panem. A przy jednej príležitosti kolegovia o 4 hodinu skorej išli na 10, ako to było povolené. I przy jednej okazji jego koledzy z pracy o 15 minut wcześniej zrobili sobie przerwę na obiad, niż mieli. Preto, że prawie nie był przytomny majster. Dlatego, że właśnie szefa nie było w firmie. A povedali mu, aj ty niechaj tak pracu a pojď s nami. I oni powiedzieli do niego, ty też zostaw to wszystko, chodź teraz z nami, coś zjemy. On sa pozrie na hodinky. On patrzy na zegarek. A mówi, ja aż o 4 hodinku. I mówi, ja dopiero za 15 minut kończę. Ja dokończym si swoją pracę. Ja skończę swoją robotę. A przyjdę Maja. Przyjdę też za wami. A jeden z tych kolegów, który był jemu największy przeciwnik. Jeden z tych jego kolegów, który najbardziej był największym jego przeciwnikiem. Zahrešil. On zaklął. Zobrał kus żelaza. Wziął taki kawał żelaza. A praścił to po nim. I rzucił to żelazo po nim. Ale on jako był otoczony a zwarał tam. A on jak był odwrócony i coś tam spawał. Tak to żelazo zasiało go do nogi. To żelazo trafiło w jego nogę. A zapichło się mu tu do tohoto swału. I zadźgało mu się tam do tego mięśnia. Zaczęła się mu krew walić. Krew zaczęła się walić z nogi. Samozrejme, że wszyscy kolegowie się zlakli. Oczywiście wszyscy się wystraszyli. A zaczęli mu to oszetrować tu nogę. Zaczęli mu bandażować tę nogę. Dość wielka rana to była. Taka ogromna taka rana była. A wszyscy byli wyliakani. Wszyscy byli przestraszeni. A teraz jego kamarad mówi, no widzisz teraz tomu nieprzyjacielowi twojemu, możesz mu to wszystko spocić. I teraz inny kolega do niego mówi, widzisz teraz jest okazja, możesz to wszystko wrócić temu swojemu koledze. Teraz masz mocy swojego nieprzyjaciela. Teraz masz go w mocy. Teraz mu możesz ukazać. Teraz możesz mu pokazać. A on mówi, nic ste nie widzieli. On mówi, nic nie widzieliście. Nic się nie stało. Nic się nie wydarzyło. Mnie nikt do nic nie ubliżył. Nikt mi nic nie zrobił. O niczym nie wiecie. Nie wiecie o niczym. A wiecie, ty kolegowie, jak mówię, ako
że nie, sa nic nie stało. A wiecie, a oni mówią, jak to, że nic się nie wydarzyło? Tak, myśmy widzieli, że przecież widzieliśmy, że wydarzyło się. Ja nie chcę, aby ten człowiek miał z tego zle. A on mówi, ja nie chcę, żeby ten człowiek miał problemy. Ja mu to odpuszczam. Ja wybaczam mu. A tak, jako kiedy sa nic nie było. I tak, jakby nic się nie wydarzyło. A mówi ten to stary, staruczki brat. I on mówi, ten stary człowiek mówi. Od tej chwili. Od tego momentu. Każdą wolną chwilę, kiedy miał. Każdy wolny czas, który on miał. Ty kolegowie, którzy do wtedy nie chcieli nic. Ci koledzy, którzy nic nie chcieli usłyszeć od niego. Od tej chwili stale sa go dopytowali. Od tej chwili ciągle dopytywali go. Pytali o Boże prawdy. To mi doniósł ten to misjonarz. I to mi przyniósł ten misjonarz z Danii. Nadherna rzecz. Cudowna rzecz. Perła nadherna. To taka perła cudowna. Tak są radował. Tak cieszyłem się. To mu to są wierzył. Mówię, brat, właśnie w to wierzyłem, mój bracie. A od tej chwili... Kiedy ty zobierzesz Boże Słowo... Kiedy weźmiesz Boże Słowo... A zaczniesz napełniać i zaczynasz wypełniać go w swoim nie życiu... Nie tak reagujesz, jako ten to swe. Czyli nie tak jest on twoje reakcje, jak reakcje tego świata... Ale tak reagujesz, jako by Pan Jezus reagował. Ale takie reakcje, jakby Pan Jezus reagował... Zacznie moc Bożia. Zaczyna Boża moc działać. A mówi, że... Cała ta fabryka, przychodzili ludzie za nim, a on im wydawał. Mówi, cała fabryka, przychodzili ludzie i on mógł im świadczyć. Ale kiedy on zaczął bojować przeciw temu... A gdyby zaczął walczyć przeciwko temu... Nikomu nie powie ani jedno świadectwo. To ani jedno świadectwo nie powie nikomu. Nie staci len poznać Boże Słowo. Nie wystarczy znać Boże Słowo. Napełń Boże Słowo w swoim wypełni życiu. Boże Słowo w swoim czym życiu. Twój problem, im większy jest twój problem, tym większym niebezpieczeństwem. Im jesteś w większym niebezpieczeństwie, im większy jesteś w zagrożeniu, tym istniej się zareaguj tak, jakoby zareagował Pan Jezus. Tym pewniej reaguj tak, jak Pan Jezus by zareagował. Potem zobaczysz, że aku będzie mieć moc twoje świadectwo. Jaką moc będzie miało twoje świadectwo? A ludzie sa będą sami pytać. Ludzie sami będą dopytywać. Sami będą przychodzić. Sami będą dochodzić do tego. Ale jak może człowiek dojść takiemu to żyć? Ale jak może człowiek tak żyć? Także dnią i nocą premisz że o jego słowo. W dniu i w nocy on rozważa słowo. Jego serce jest napełnione Bożym słowem. Jego serce jest przepełnione tym słowem. A tak sam wam przyznam, moi drogi. I tak przyznam się wam, moi kochani, że w nocy, kiedy się obudzim. Że w nocy, kiedy się obudzę. Ja mam inne wszelijakie starosti doma. Mam też różne inne kłopoty, problemy w domu. Wiecie, o czym rozmyślam? Czy wiecie, o czym myślę? Panie Jezusiu. Panie Jezu. Jak sa dnes stretnem z ludźmi. Jeżeli dzisiaj spotkam się z ludźmi. Albo a gdy dnes budem stać na kazalnicą. Albo jeżeli dzisiaj będę stał za kazalnicą. Panie, co mam mówić? Panie, co mam im powiedzieć? Co jest to, co tych moich drogich pocieszy? Co jest tym, co może pocieszyć moich bliskich? Co jest to, co ich może zastawić w tą niesprawną rozmyślaniu? Co jest tym, co może ich zatrzymać w ich niewłaściwym myśleniu? A mnogokrát, kiedy sam w nocy zobudzę i ma nie wiem spać. Wiele razy, kiedy w nocy obudzę się i nie potrafię zasnąć, to modlę się za to. Remyślam o Bożych. Myślę o Bożych rzeczach. A potem wnimam, jako przychodzi ten Boży odkaz. I potem czuję, jak Boże przesłanie przychodzi. To a to to powiesz. To i to powiesz. To jest to, co chcę, aby sa dotykało to jest to, co chcę, żeby dotykało narodu Bożego. A potem tak trudnie zaspię. I potem tak spokojnie będę spał. A kiedy ma wszyscy anioli kolisa. I jakoby wszyscy aniołowie kołysali mnie. Dneska jsme sa zobudili z Mateuszem. Dzisiaj obudziliśmy się rano z Mateuszem. A Mateusz mówi, ani si nie pilił drewo. Mateusz mówi... No nie ciąłeś aż tyle drzewa, jak zazwyczaj. Potrzebował som si odpocząć, no tak som tuto noc nepil. Potrzebowałem trochę wypocząć, więc dzisiaj w nocy nie pracowałem. Ale sa vám priznám, že aj som sa zobudil. Ale przyznam się wam, obudziłem się. A premyślał som o Bożych rzeczach. I rozważałem te Boże rzeczy. Mam aj inne starosti. Mam wiele innych problemów i kłopotów w ale życiu. Niecham, panu. Ale zostawiam to wszystko Panu. O ty sa stara Pan. O to troszczy się mój Pan. To, co ja nie wiem zabezpieczyć. To, co ja nie potrafię zabezpieczyć. To niecham na Panu. Zostawiam na Panu. A to, co na mnie zwerił Pan. A to, co Pan Bóg dom na mnie położył. O tym premyślam. O tym ja myślę. Tym zaoberam swoje serce. Tym ja swoje serce wypełniam. A w tym jest wielkie pożegnanie. W tym jest wielkie błogosławieństwo. A o tym premyśla dniem i nocą. O tym rozważa dniem i nocą. Kiedy som vám hovoril mnohé iné skúsenosti. Gdybym mówił do was wiele innych doświadczeń. Ako moja manželka mi hovorí. Jak moja žena raz do mnie mówi. Tatinko, tak by som rád,
si dala teraz, tak na chuť mi prišla keľová kapusta. Kochany, tak jakoś chciałabym teraz zjeść, jak to, sałatkę kielowa kapusta. To jest rodzaj kapusty takiej włoskiej, dobrze mówię? Jak to jest po polsku, powiedzcie mi. Nie, nie chodzi o czerwoną. To taka strapata kapusta. Lodowa kapusta, tak? To chodzi o lodową kapustę. I po prostu miałem smaka na lodową kapustę. Moja droga, skoczym niegdzie do obchodu, poglądam ci w mieście taką kapustę. I ja mówię, kochana, pójdę gdzieś do sklepu, poszukam ci taką kapustę. Ale nie chodź nikam. A on mówi, nigdzie nie chodź, zostań w domu. A mówię, ty wierzysz w to, że ci Pan Bóg pośle kapustę? A ja mówię, wierzysz w to, że Pan Bóg ci prześle kapustę? A niech dzwoni. Ktoś zadzwonił? A w drzwiach stoi jedna siostra z dwoma taszkami. W drzwiach stoi jedna siostra i dwie torebki trzyma. A te taszki były nałożone tą kapustą. One były przepełnione tą kapustą. Wyobraźcie sobie, że moje żenie ma skrzydło myśli. Wyobraźcie sobie, że moja żona tylko pomyślała o tym. A już Pan Bóg posłał, już dawno przed tym posłał. A już dawno przedtem Pan Bóg wysłał człowieka, który jej to przyniósł. Dlaczego przemyślasz o rzeczach? Dlaczego myślisz o rzeczach, które może Pan Bóg zapostarać o ciebie? Które może Pan Bóg zabezpieczyć? Ty napełniaj jego program. Ty wypełniaj jego plan. A on będzie napełniać twój program. I on będzie wypełniał twój plan. W tej jego laskę. W tej jego miłości. W jego zaujmy. I w jego zainteresowaniu laska, o ciebie. To jest wierność. Miłość, jego wierność. To jest i moja skusa. To jest też moje doświadczenie. A ten, kto tak to przemyśla. A ten, kto o tym tak rozważa. O jego słowie dniom o jego słowie dniem i nocą będzie jako strom. Będzie jako drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Jakie jest to drzewo? Jakie jest to drzewo? Ako rastie takie drzewo? W jaki sposób ono rośnie? Wiecie, prečo pri potokoch wód? Wiecie, dlaczego nad strumieniami wód? Człowieka przyrówna k stromu. Człowiek jest przyrównywany do drzewa. A wiecie, co jest w tym zwłaszne? Czy wiecie, co jest dziwne? Że ten to Boży człowiek. Że ten Boży człowiek. Jest jako strom, który ma korzenie. Jest jak drzewo, które ma korzenie. Jako strom, który ma swój driek. Jako driek. Driek. Jako drzewo, które ma swój pień. A tak jest to drzewo, które ma swoje konary, aby dawa owoc. I tak samo jako drzewo, które ma gałęzie i wydaje owoc. Ten wywijasz się. Czy rozwijasz się? Rastiesz jako strom. Czy rośniesz tak jak drzewo? Si jako zasadzony strom. Czy jesteś jak zasadzone drzewo, bracie mój i siostro moja? Przy ciekutych wodach. Przy nad strumieniami wód. Wiecie, ten to strom ma swoje korzenie. Wiecie, to drzewo ma swoje korzenie. Jest bardzo zaujmowe, kiedy są wam tu nakreślił taki strom. Jest ciekawe, kiedy namalowałbym wam tu ten strom, to, ale to drzewo. Ale nie to, co je widzieć. Nie tylko, co jest widoczne. Ale to, co je nie widzieć. Ale i to, co jest niewidoczne. Z tymi koreniami. Z tymi korzeniami razem. Bardzo by było podobna ta koruna stromu, aj z koruną tych koreni. Bardzo gałęzie podobały, byłyby podobne do korzeni. Tak, jako strom idzie, a rozkonaruje swoje korenie. Swoje konary. Tak jak drzewo rozgałęzia się w górę. Tak isto rozchadzają się korzenie tego stromu. Tak samo zapuszcza swoje korzenie w dół. A wiecie, co jest ważne? I wiecie, co jest ciekawe? Że te to jemne korienki cienkie. Że te cieniutkie korzonki. Oni idą za żywinami. One mkną za żywinami. Jak to powiedzieć? Pożywieniem. Może być. Za sokami. O, o, o. Ano. Teda, te korienki idą za żywinami. A więc te korzonki mkną za tymi sokami. A ako sa dostaną te żywiny do tego stromu? I jak te soki, jak to drzewo wchłonie te soki? Przez wlhkosť. Przez... Wlhkosť. Wodę. Przez wodę. Ta woda, która jest tam... A więc ta woda, która tam jest, ona pomaga, aby te żywiny się dostawali do korzenia. Ona pomaga temu, żeby te soki korzeń przyjmował. A właśnie zosilnie ten strom. I właściwie sprawia, że to drzewo jest mocne. Wyłania konary. I te gałęzie w górę rosną. Dawa listy i owoc. Daje liście i owoc.
A tak jak się rozwija koreniowy system, i tak jak system korzeni rozwija się, rozwijają się a i okonar. Tak samo system gałęzi rozwija się. Wiecie, Boży mąż. Wiecie, Boży mąż. A Boża żena. I Boża kobieta. Jako ten to strąg. To jest jak to drzewo. Który jest zasadzony przy wodach. Który jest zasadzony nad wodami. Prečo hovorí o vodách? Dlaczego tutaj mowa jest o wodach? Lebo tie vody prinášajú tie živiny. Ponieważ te wody przynoszą te soki z tej wody. A nie ma niedostatku. I nie ma tutaj niedostatku. Wiesz co to znamená? Czy wiesz co to znaczy? Czytasz si Božie slovo. Czy czytasz słowo Boże? Milujesz Božie? Czy kochasz słowo Boże? Niektórzy czytają len tak Boże słowo. Niektórzy tylko tak czytają Boże słowo. Ale nie, nie mają, nie żyją z tego słowa. Ale nie żyją z tego słowa. Czytają len jako jakiś roman. Czytają jak taka nowelka. Albo jakieś proste jakieś zaujímavé príbehy. Albo takie interesujące, ciekawe historie. Ale nie starczy tak czytać Boże. Ale to nie wystarczy w ten sposób czytać słowo Boże. Ty musisz iść za Bożym słowem. Ty musisz iść za Bożym słowem. Modlić się. A powiedzieć: Panie. I powiedzieć: Panie. Proszę cię, hovor ku mnie. Proszę ciebie, mów do mnie przez to słowo. Oslov ma. Dotknij się mnie. Przemów osobiście przez swoje słowo. Gdziekolwiek otworzę to słowo. Gdziekolwiek ja otworzę, na którymkolwiek miejscu to słowo. Wszędzie do mnie Biblia przemawia. Duch Święty. Duch Święty, ta woda, czyli ta woda, woda żywota, ta woda życia, ta ożywuje mi to ona słowo. Ożywia to słowo. Naraz to słowo zacznie żyć. Nagle to słowo stanie się życiem. A prehovára k mojemu srdcu. I przemawia do mego serca. A ja vnímam, ako ma to słowo posilňuje. I ja czuję, jak ono posila mnie. Upewniuje moją wieru. Ona ugruntowywuje moją wiarę. A dáva mi vytrvalosť. I daje mi wytrwałość. Tom żywotnym zápase, którą stoi. W tej walce życia, którą ja toczę. Wiesz, strom, który ma dobrze rozwinięty korzeniowy system. Drzewo, które ma dobrze rozwinięty system korzeni. To mu obstoja aj halúzy. To gałęzie tak samo będą dobrze się rozwijać. Słyszeliście o tych udalostiach w Tatrach? Słyszeliście o tym, co wydarzyło się w Tatrach? Kiedy som widział te nasze Tatry. Kiedy widziałem te nasze Tatry. Ako tam ten wichor powywracał stromy. Jak ten wiatr wichura wywaliła te drzewa. Wiecie, co som sa najviac zdziwił? Czy wiecie, czemu byłem zdziwiony? Takie grube kmenie. Takie ogromne, grube pnie. Takie wysokie stromy. Takie wysokie drzewa. Takie korienki to małe. I takie korzonki malutkie. A dziwił są za jak nie można. I zdziwiony byłem, jak to jest możliwe. Tak wielki strom. Takie ogromne drzewo. A takie płytkie korzenie. I takie płytkie korzenie. Mnohokrát aj Boží mužovia vyrastú ako veľké stromy. Wiele razy i Boží mężowie rosną wysoko jak te drzewa. Ale ich życie nie jest zakotwiczone w Bogu. W Jeho slove. W Jego słowie. A to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczeństwo. Lebo ludzie są na nich dziwą. Wiesz, ludzie patrzą na nich tak do góry. A potem przyjdą wiatr. I potem przyjdzie wiatr i problemy w życiu. A hneď prvý návali. I zaraz pierwszy powiew sprawia, że oni się wywrócą. A dziwimy się, ako je to możliwe. I dziwimy się, zdziwieni jesteśmy. Jak to jest możliwe, taki cenny brat. Taki Boży sługa. I przychodzi takie doświadczenko. Takie płytkie korzenie. I takie płytkie korzenie miał. Wiesz, a to możesz być pewny. Czy wiesz, jak możesz być ugruntowany w Panu? W Jego słowie. Hľadaj Ho w Jego słowie. Szukaj Go w Jego słowie. Za rana. Z ranku. Kiedy otworzysz swoje oczy. Kiedy otworzysz swoje oczy. Jego słowie. Rozważaj nad Jego słowem. Otwórz Biblię. Otwieraj Biblię. A nie ni strana, gdzie byś nie miał poczarknięte, że nie ma stronicy, której ty nie miałbyś zaznaczone, że oto tutaj przemawiał do mnie Pan. Kiedy masz skúsenosť s tým slovom. Jeżeli masz doświadczenie z tym słowem. Nie masz problem kazać. Nie masz problemu zwiastować. Gdziekolwiek si otworzysz, tak widzisz. Gdziekolwiek otwierasz, hovorí k tebe widzisz, Pan Bóg do ciebie przemawia. To jest żywe słowo. To jest żywe słowo. Ku mnie hovorí słowo. Do mnie mówi to słowo. A ja żyję z tego słowa. I ja żyję dzięki temu słowu. Duch Święty ożywia to słowo. Duch Święty ożywia to słowo. Odowzdáva tu silu. To oddaje mi tą siłę. Odowzdáva tie živiny. Oddaje mi te soki. A môžem byť pevný. I mogę być ugruntowany. Nie stačí ukazovať len veľké Nie wystarczy pokazać tylko wielkie gałęzie. Aký som ja nádherný. Jaki jestem niesamowity chrześcijanin. Lebo prídu vetry. Bo przyjdą wichry.
Przyjdą doświadczenia. Przyjdą problemy do życia. Aby nie ukazała się hamba. I żeby się nie pokazał wstyd tego wszystkiego. Bądź zasadzony. Bądź posadzony przy tych wodach tekutych. Nad strumieniami wód. Niech ten koreniowy system. Niech ten system korzeni. Te korzenie nie len sem, nieco tam, nieco. Niech korzonki nie tylko tu trochę, tam trochę. To jest skoro tak bohaty ta to rozwetwienie tych koreniów, jako prawe aj. To jest tak właśnie bogate te korzenie są tak samo jak i gałęzie. Tysiące tysiące i tysiące korzeni jeszcze rosną i rosną. Za żywi nami Boże słowo. I mkną za sokiem słowa Bożego. Kiedy som išiel za kazateľa. Kiedy poszedłem do służby pastora. Tak. Teologowie sa chytili za hlavu a povedali, teologowie złapali się za głowę i mówią, co zrobiliśmy. Myśmy brata Żanka postawili, daliśmy mu taką odpowiedzialną pracę. Myśmy jego tam postawili, daliśmy mu taką odpowiedzialną pracę. On nie ma teologii. On nie ma teologii. Co będzie kazać? Co on będzie głosił? Do miesiąca zabikaże. Do miesiąca skończą mu się tematy. O czym będzie kazać? I o czym będzie następne kazanie? Już 20 roku każę. 20 lat, kochani, zwiastuję słowo. A nie wiem wyczerpać tu i nie potrafię wyczerpać te studnie wody. Lebo te korzenie. Bo te korzenie. Lebo ta moja tużba. Bo to moje pragnienie. Po żywym słowie Bożym. Wnimam, że w całym pismie. Czuję, że całe pismo ma swoje miejsce. Rozumiecie to? Ty potrzebujesz zapragnąć po Jego słowu. Zaraz rano szukać Jego twarzy. Każdy dzień. Z każdego dnia. Mieć doświadczenie. Z Jego słowem. Razem z Jego słowem. Być upewniony w Jego słowie. Być ugruntowany w Jego słowie. A potem, kiedy przyjdą problemy, przyjdą wichry. Wiecie, co mówi Boże? Czy wiecie, co mówi Słowo Boże? Skryj się pod moimi skrzydłami. Dopóki nie przyjdzie, nie przejdzie mój gniew. Rozumiesz? Wtedy, kiedy przychodzą ciężkości. Wtedy, kiedy przyjdą problemy. A ja kiedy widzę, że aj doma, kiedy przychodzą jakieś i widzę, że w domu, kiedy jakieś starcia przychodzą. A ja kiedy widzę, że może z tego zniknął taki wichor. I widzę, że z tego taki potężny wiatr może być. Wiecie, mnie Boże słowo mówi. To Boże słowo mi mówi. Ściągnij się, schowaj się pod moimi skrzydłami. Bądź mądry, Żanko. Siedem zamków si polož na usta. Siedem zamków, zamknij swoje usta. A jeszcze i pod język si polož jeden kamień. Jeszcze i pod język tam daj jeden kamień. Aby sa ti ani nie pohol język. Żeby nie poruszał ci się język. A bądź cicho. I bądź cicho. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie. A kiedy przejdzie burka. I kiedy przejdzie ta burza. Tak przyjdzie. Ten niekto, kto ją posobi. To przyjdzie ktoś, kto ją powoduje. Odpuść mi, ocko. Wybacz mi, tato. Ja slihacu. Ja upadłem. A może mu objąć. I mogę objąć go. A może powiedzieć. I mogę powiedzieć. Dziecko moje. Dziecko moje. Nie bój się, Pan cię miłuje. Nie bój się, Pan Bóg cię kocha. Sam wiedział, że masz słabą chwilę. Wiedziałem, że masz taki trudny czas. Modliłem się w duchu za ciebie. Modliłem się w duchu za ciebie. Człowiek ma siłę. Ostać cicho. Żeby być cicho. Ostać tłoni krydziel. Żeby schować się za jego skrzydłami. Boże Słowo nam to tak to radzi. Boże Słowo tak doradza nam. Ale kiedy nie idziemy za tym Bożym. Ale jeżeli nie idziemy za Słowem Bożym. A rada Bożego Słowa nam nie tak. Jeżeli doradztwo Słowa Bożego nie jest takie cenne dla nas. To przychodzą burze. A wiecie, jaka burka jest najgorsza? I wiecie, jaka burza jest najgorsza? Te wiry. Te wirujące. I potem i pień drzewa wypróbowany jest. Widział niektóre stromy, które były takie grube. Widziałem niektóre drzewa, które były takie grube. Ale normalnie skrócili. Ale tak ich skręciło. Otrgnuty był strach. Normalnie oderwany to drzewo. A widział są, że nie było dostatecznie pewne. Widziałem, że nie było dość silne. A my możemy być pewni. A my możemy być silni. Panu, w jego sile, w jego mocy być przy tych ciekutych wodach. Być nad tymi strumieniami wód. Brać te żywiny.
czerpać te życiodajne soki. Dzisiaj też przyszedłeś wieczorem dlatego. W modlitwę, Panie, słyszałem w modlitwie, chcemy słyszeć Twój głos. O to idzie. O, właśnie o to chodzi. Abyś go poczuł. Żebyś słyszał go. Aby z tego słowa mówił. Żebyś ze słowa mówiło to do Ciebie. Nie tylko z kazania. Nie tylko z usługi. Ale z czytania słowa Bożego. Mówił ku mnie, Panie. Mów do mnie, Panie. A on mówi. I on mówi. A Duch Święty ożywuje. I Duch Święty ożywia. A wnasza do Ciebie tu i wnosi do Ciebie Jego moc. I żyjesz z tego, i żyjesz z tego słowa. A dawa Ci zwycięstwo. I daje Ci zwycięstwo. A będzie jako strom zasadzony. I będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Które przynosi owoc w swoim czasie. Wydające swój owoc we właściwym czasie. Niekiedy człowiek by chciał bardzo szybko przynosić owoc. Wiecie, czasami człowiek bardzo szybko chciałby przynieść owoc. Dosyć mało cierpliwości mamy. Mało mamy cierpliwości. Niekiedy tak samo modlimy, Panie Boże daj, ale hnieć. Czasami modlimy się, Panie Boże daj, ale zaraz. Ale Pan Bóg ma swój czas. Ale Pan Bóg ma swój czas. Mnokrát sa divím, że Abraham jako długo czekał na te Boże słowa. Jak długo Abraham czekał na wypełnienie Bożych obietnic? Pan Bóg sa nie ponáhľal. Pan Bóg nie śpieszył się. Jemu było nieco dôležitejšie Bohu. Było dla Boga coś bardziej ważnego. Ako to, aby teraz rýchlo naplnil Abrahamovu. To, żeby szybko wypełnił jego prośby. On uczył Abrahama. On chciał nauczyć coś Abrahama. Pan Bóg uczy aj teba. Pan Bóg chce nauczyć ciebie. A ci Pan Bóg nie dawa hneď to, za co samo. Jeżeli Pan Bóg nie zawsze daje ci zaraz to, o co prosisz, nie dlatego, że on je niewierny. Że on jest niewiernym. Albo zabudł na albo zapomniał o tobie. Ale cię wyuczył. Ale że chce cię uczyć. Chce cię uczyć cierpliwości. Chce uczyć cię cierpliwości. Chce cię uczyć znaszania. Chce uczyć cię znaszać. Znosić jeden drugiego. Chce cię uczyć tomu, aby się wiedział wyczekać Boży czas. Chce uczyć cię, żebyś wiedział, potrafił czekać na Boży czas. Abraham dostał to, co mu było zasłużone. Abraham otrzymał to, co miał obiecane. Ale nie wtedy, kiedy on. Ale nie wtedy, kiedy on tego chciał. Ty musisz jedną rzecz. I ty musisz wiedzieć jedną rzecz. Że nasz Bóg żyje mimo czasu. Że nasz Bóg żyje poza czasem i miejscem. A ty go nie będziesz mógł służyć. I ty nie będziesz mógł nim kierować. On ma prawo służyć. To on może kierować ciebie. On mówi dnes. To on mówi dzisiaj. Ty mu nie pomożesz powiedzieć. Boże, dnes. Nie możesz mu powiedzieć, Boże, dzisiaj. On ci mówi. On mówi, dzisiaj. Dnes, kiedy się poczuł dzisiaj, gdybyś słyszał jego głos. Nie zatwardzaj dzisiaj swoje serce. Swojego serca. Ale on będzie konać, a na pewno. Ale on będzie zuby, działał i wypełni swoje obietnice. Wtedy kiedy on nauczy ciebie tę lekcję. Kiedy on nauczy cię tę lekcję, którą ty potrzebujesz, którą potrzebujesz wiedzieć. A przyniesiesz owoc w swoim czasie. I przyniesiesz owoc we właściwym czasie. Wiecie, ja są tak mnogokrát tużył być jeszcze więc użyteczniejszy na tym królestwie. Wiele razy pragnąłem jeszcze bardziej być użyteczny w tym królestwie Bożym. Kiedy mal 19 roku, tak miałem, są tużył już iść do tego na to pole królestwa. Kiedy Bożym. Miałem 19 lat, już tak pragnąłem iść do tego królestwa, na tą niwę królestwa Bożego. A kiedy są si dał przygłaszku na teologii. Kiedy wysłałem zgłoszenie do szkoły teologicznej, komuniści mi urobili szkrt, a mówili, nie będzie. To komuniści przekreślili moje zgłoszenie i powiedzieli, z niego nie będzie żadny kaznodzieja. A ja sobie myślałem, Panie Boże. Ja myślałem, Panie Boże. Kiedy ma będziesz poużywać? To kiedy będziesz mnie używać? Ja ci chcę teraz służyć. Ja chcę teraz ci służyć. A Pan Bóg ma niechał 10 lat. I Pan Bóg zostawił mnie 10 lat. Do końca nie 10, aż do 33 roku mojego życia. A kiedy miałem 33 lata, wtedy Pan Bóg powołał mnie. A potem ma postawił do różnych sytuacji. I potem postawił mnie do różnych sytuacji w życiu. Postawił ma do jednego zboru. Postawił mnie do jednego zboru. Potem ma postawił do drugiego. Potem zboru. Postawił mnie do kolejnego. W tym pierwszym zborze tam było 80% starych ludzi. W tym pierwszym zborze 80% to byli sędziwi bracia. W drugim zborze 80% młodzieży. 80% młodzieży. Najpierw są pracował ze starymi ludźmi. Najpierw pracowałem ze starymi ludźmi. Im są mówił, bratia ze i mówiłem, bracia i siostry. Jesteście młodzieżnicy do 90 lat. Wy jesteście wszyscy młodzieżowcy do 90 lat.
Byli bardzo radzi. Cieszyli się bardzo. Jeden brat sa... Tylko jeden brat tak się pogniewał. Zarmutil a mówi, że... I mówi... Braciszanko, ja kiedy już mam... Braciszanko, kiedy mam 93, to już nie jestem młody. Jeszcze ja ciebie zobaczę. Ja mówię, no ty też się zaliczasz. A potem ma Pan Bóg posłał między młodzież. A potem posłał mnie Pan Bóg między młodzież. A tak sobie si myślał, Panie. Tak myślałem, Panie. Mam takie, takie tużby. Mam takie pragnienia. Służyć Ciebie. Służyć Tobie więcej. A potem przyszedł czas. Potem przyszedł czas. Kiedy powiedział, chodź. Kiedy powiedział, chodź. A poślę Cię. I ja wyślę Ciebie. Wszędzie tam, gdzie Cię poślę. Wszędzie tam, gdzie ja Cię poślę. A nie wiedziałem sobie przedstawić. Nie wiedziałem sobie nawet wyobrazić. Żeby sami otworzyła cesta do całej Europy. Że mogłaby mi się otworzyć droga do całej Europy. Ja są to już cel, nie tam na zakres. Chciałem już zaraz tam na początku. Jako dwudziestolatek. Si, nie mam sobie jeszcze wtedy rodziny. Wyobraźcie sobie, nie miałem rodziny wtedy. Nie mam sobie jeszcze zawiązki. Nie miałem obowiązki. Lubiłem sobie cestować. Lubiłem podróżować. Auto. Samochód. To był pre mnie... Predstawi. To były dla mnie wyobrażenia. Do Polski jechać. Do Wisły. Do Wisły jechać. Albo tam niegdzie. Albo tam gdzieś. Ukraińskim granicy. Do granicy z Ukrainą. Albo do Jastrzębia. Albo do Jastrzębia. Do Srbska. Do Serbii. Do Niemiecka. Do Niemiec. Do okolitych tych do sztatów. Do sąsiadujących państw. Kiedy są byłem młody. No kiedy byłem by to było młody, no jakby to było fantastyczne. Teraz stary dziadek. A teraz stary dziadek. Tak mi mówicie, już wy niektórzy macie siedzinki, a mówisz, wujku. I czasami wy niektórzy, którzy macie siwe włosy, do mnie się zwracając, mówicie wujku. No mówię, to ja sobie już potem. Ja mówię, to ja już jestem skończony. A teraz mówi pan, teraz. A teraz mówi pan do mnie, to teraz jest czas. Panie, już bym sobie naraczył na ten pedał. Panie, położył. Najlepiej już cegłę położyłbym na pedał gazowy. Kiedy co mam 20 roku, to wtedy by sam... Wtedy, jak miałem 20 lat, od to by się jechało. A teraz już 50 roczny dziadek. 50 lat dziadek. A teraz Pan Bóg... Pan Bóg mówi teraz. Teraz posyła. Teraz wysyła mnie. Swoim czasem. W swoim czasie. Przyniesie owoc. On to przyniesie owoc. To jest jego czas. To jest jego czas. Pre mnie i pre ciebie. Dla mnie i dla ciebie. Bądź przyprawiony. Bądź gotowy. Wżdy bądź przyprawiony. Zawsze bądź gotowy. Twój czas jest wżdy tu. Twój czas jest zawsze tutaj. Wspomnijcie się, jako Pan Jezus mówi swoim uczniom. Pamiętacie, jak twój czas jeszcze nie przyszedł. Pan Jezus mówi do uczniów, nie nadszedł jeszcze mój czas. Ale wasz czas jest. Ale wasz czas jest. Zawsze tutaj. Być gotowi. Twój czas jest tu, i twój czas jest teraz tutaj. Przyniesiesz owoc je swoim czasem. Przynieś owoc w swoim czasie. Ale chodź do tych. Ale idź tam do głębi. Nie pokazuj na, wolno swoje nie pokazuj na zewnątrz swoją chrześcijańską. Nie pokazuj, jakim ty jesteś chrześcijaninem, komórki. Ale idź do swojej komórki. Zamknij drzwi za sobą. Niech nikt to nie widzi. Niech nikt nie widzi to. Masz krasne jakie masz piękną społeczność ze swoim Bogiem. A kiedy wyjdziesz na zewnątrz. To ten owoc będzie dojrzewał. Owoc je dozrie swoim czasem. Owoc dojrzeje w swoim czasie. Owoc je twojego życia dozrie. Owoc twojego życia tak samo dojrzeje. Wszystko, co się rozsiewa. Wszystko, co, co siałeś, będziesz żać. To będziesz rządź. A muszę wam powiedzieć, moi drogi. I muszę powiedzieć wam, moi kochani. Mnohe rzeczy, które by są si nie przyjąć. Wiele rzeczy, którym no, nie chciałbym rządź. Aj, nie len te dobre rzeczy. Nie tylko, nie chodzi o dobre rzeczy tylko. Ale te rzeczy, które są. Ale te rzeczy, gorzkość swojej duszy, którą siałem, a dorastają. To one wzrastają. A boli to. I to boli. Przyniesie owoc je swoim czasem. Przyniesie owoc we właściwym czasie. Ale pre to potrzebujesz być przy tych żywych wodach. Ale to dlatego musisz być nad strumieniami wód. Pre to potrzebujesz być w tych żywinach Bożego Słowa. Dlatego musisz być w tych sokach Słowa Bożego. Aby twój list nie wędł. Żeby twoje liście nie zwiędło. Wiecie,
Ja widzę mnohe chyby, które są w życiu urobione. Wiecie, widzę wiele błędów, które popełniłem w życiu. Widzę chyby, które są urobione w związku z moją matką. Widzę błędy, jakich się dopuściłem, jeżeli chodzi o moją żonę. Kolko kracą jej ubliżyłem. Ile razy ubliżyłem jej. Nie chciałem ale tego. Już widzim, ako są jej ale dzisiaj widzę, jak bardzo jej ubliżyłem. Widzę, kolko są zaniedbałem. Widzę, jak wiele zaniedbywałem moje dzieci. Ja są to nie chcę. Nie chciałem tego. A preca za to stało. A i tak to się wydarzyło. Poprosiłbym sobie troszkę czaju. Herbaty. Miałby są dowód na to. Miałbym powód do tego. Aby mój list wedął. Żeby mój liść był zwiędły. Aby są padł do takiej beznadziejności. Żebym już nie miał nadziei. Aby są zosmutniał nad tym wszystkim. Żebym posmutniał nad tym wszystkim. Ale mówię, Panie. Ale mówię, Panie. Choć są bol biedny a słaby. Chociaż byłem biedny i słaby. Preca som ťa vždy miloval. To i tak kochałem cię zawsze. Ty wiesz, że moje serce było uprzejme. Ty wiesz, że moje serce było szczere wobec ciebie. Buď mi milostivý. Bądź mi miłościwy. A on mi dáva nádej. Daj mi nadzieję. Jeho sľuby robia zelený jego môj list. Obietnice sprawiają, że moje liście się zieleni. A ja môžem sa nadziejať. I mogę mieć nadzieję. Nie musím byť ako zvednutý strom. Nie muszę być jak ten drzewo, które więdnie. Ale môžem nádej mať. Ale mogę mieć nadzieję. Pełny nadziei. Mogę być pełny nadziei. A wiery. I wiary. A wszystko, cokolwiek będzie robić. Wszystko, co uczyni. Podarí sa mu. Powiedzie się. Darí sa ti. Czy powodzi ci się? Albo czego sa chytisz, tak to wszystko zhorí. Albo czy wszystko, czego dotkniesz, to zepsujesz. Boże słowo zasłubuje. Boże słowo daje obietnicę. Na kom je Boże pożegnanie. Że na kim spoczywa Boże błogosławieństwo? Wszystko, cokolwiek on uczyni, powiedzie się. A wiesz, że to wiedzą i twoi bliscy? Wiesz, że wiedzą o tym też twoi bliscy? A twoja żona wie. Twoja żona też wie. Że kiedy chytisz nieco do rąk, że kiedy coś weźmiesz do rąk, to ona dobrze wie, czy to zepsujesz albo naprawisz. Twoje dzieci to wiedzą. Dzieci tak samo to wiedzą. Był u nas jeden brat z Niemiec. Dziękuję. Był u nas jeden brat z Niemiec. A przyszedł na krasnej nowej Toyocie. I przyjechał na pięknej nowej Toyocie. A ten mój mały, wtedy jeszcze 5-roczny chłopczyk. I ten mój malutki chłopiec, wtedy jeszcze miał 5 lat. Začal obchádzať okolo tej novej Toyoty ako Židia okolo Jericha. Obo chodil okolo tej Toyoty jak Židi okolo Jericha. A my sme sa medzi tým rozprávali dnu s týmto milým bratom. I myśmy się w międzyczasie rozmawialiśmy razem z tym bratem w środku. A on sa postavil takto pred tým bratom. I on tak stanął tak przed tym bratem. A hovorí, ujo čudek. I mówi, wujek čudek. Mohol by si mi dať tú Toyotu? Czy mógłbyś mi dać twoją Toyotę? A ten brat oczy. Takie oczy. A mówi, wiesz? I mówi, wiesz? My z tatinką ci urobimy lietadło. My z tatusiem zrobimy ci samolot. A on mówi, no dobre Tomaszko, ale z czym ja przyjdę domów? A on mówi, no dobrze Tomaszku, ale jak ja powrócę do domu? A mówi, a ty nie rozumiesz. I mówi, ty nie rozumiesz? Ja z tatusiem zrobimy ci samolot. Ty sa do toho posadíš. Ty siądziesz w samolot. My ťa naštartujeme. My ťa rozpędzimy. A ty poletíš domov. I poletíš do domu. A necháš mi tú tvoju I Toyotu. Zostawisz swoją Toyotę tutaj. My s tatinkom to spravíme. Ja i tatuś, my zrobimy no, to. No a co to podali? Nám powiedzie się. Predstavte si, kde toto Wyobraźcie sobie, gdzie to dziecko, skąd ono to wzięło. Że my chcemy zrobić samolot. A to do człowieka pošleme. I tego człowieka wyślemy. Na Mars. Na Mars. Ale aby Toyota tu ostała. Tylko aby Toyota została na dworze. Wiara tego dziecka. Wiara tego dziecka. To dziecko ma już tu skusenie. To dziecko ma to doświadczenie. Ono widzi, że ten ocko, kiedy zachyci nie. Ono widzi, że tata, kiedy chwyci się czegoś, że, na tą że jest błogosławieństwo. Marek. Marek.
Twoje dzieci patrzą na twoje ręce. Co mówisz przy tym? Czy powodzi ci się, czy nie? Twoje dzieci widzą to, że tata jest błogosławieństwem, że czego on tylko dotknie, wszystko powiedzie się. To mówi Słowo Boże. A wiecie, co są rozmyślał? Wiecie, nad czym myślałem? Wiecie o tym, że są mają odborni. Wiecie o tym, że jestem fachowcem. A zawsze są rozmyślał, że ten to mój syn ma taką wielką wiarę. Zacząłem myśleć nad tym, że mój syn ma taką wielką wiarę. Zacząłem się kontrolować, czy są uznać, wiedział takie ujęcia. Zacząłem tak myśleć nad tym, czy rzeczywiście potrafiłbym zrobić taki samolot. A to już nie kwoli tej Toyoty. Już nie z powodu tej Toyoty, wcale nie. A wiecie, na co są przyszli? Czy wiecie, na co wpadłem? Że są przyszli na to, żeby są to dokazał. Ja myślę, że potrafiłbym to zrobić. Wiem, że kiedy są za do to opustą. Wiem, że gdybym zaczął. Wiem, żeby na tą ujo Czudek zlietł. Wiem, ja, że ja wujek Czudek poleciałby na tym. Może ja nie, ale on tak. No, dobre. Także wszystko, cokolwiek będzie robić. A więc... Wszystko, cokolwiek uczyni, powiedzie się. Mają twoi rodzinni przysłusznicy, czy twoja żona, twoje dzieci. Mają twoja żona i dzieci, twoja rodzina. Ten pogląd na ciebie, że jesteś pożegnany Bożym mówi. Tą świadomość o tobie, że jesteś błogosławionym człowiekiem Bożym. Kiedy ta moja mężelka zapuści do tego kolacza. Kiedy moja żona zacznie robić ciasto. To będzie taki kolacz. To będzie takie ciasto. Nie, że jeszcze kucharska kniha sobie przypecie. Nie, że jeszcze książka kucharska, przepisy jeszcze przypalą się. Ale to będzie kolacz. Ale to będzie naprawdę ciasto. Wszystko, co będziesz robić. Wszystko, co będziesz czynić, siostro, powiedzie się. Z Panem to będziesz robić. Z Panem, kiedy będziesz to czynić. Z Panem pracuj. Z Panem ty pracuj. Z Panem odpoczywaj. Premyślaj. O jego słowie. Rozważaj o jego słowie. Dniem i nocą. Dniem i nocą. No nie tak bezbożny. No nie tak bezbożny. Ale budu jako plewa. Są oni jak plewa. Dneskie ten silny wietor fukał. Dzisiaj, kiedy ten potężny wiatr dmuchał. Tak są widział, jako ten wietor pere te lachkie wecy. Widziałem, jak ten wiatr ponosi takie te lekkie rzeczy w górę i w dół. Te listy wsieli jako lietali. Liście latały w górę i w dół. A mówię. No, preto, że to lekkie. Ja mówię, no, dlatego, że to jest lekkie. Taki będą bezbożni. Tacy będą ci bezbożni. Których wiatr zmieta sem a tam. Którą wiatr roznosi tutaj i tam. Bezbożny człowiek ma strach. Bezbożny ma, boi się. Nie ma istoty w Bogu. Nie ma pewności w Bogu. Przyjdzie odtąd wiatr. Przychodzi stąd wiatr, to tam zmierza. Przychodzi stamtąd wiatr, to tam on zmierza. Przychodzi sprawa o tym, że AIDS ohrozuje. Przychodzi wiadomość, że krainu. AIDS zagraża naszemu krajowi. A już za szkrawę za uszami. To już dufam, że nie drapie mam się. Ja. Ciekawe, czy mam go też, czy nie. Jednoducho ma strach. Po prostu boi się. Przychodzi mor slepaci. Przychodzi... Mor slepaci. Jak to jest po polsku? Zaraza. Co ptaki ostatnio chorowały na to? Jak to się... Ptasia grypa, o! Przychodzi ptasia grypa. Przychodzi ptasia grypa. Już nie wiem, czy już ja nie mam. Już nie wiem, czy nawet ja nie jestem zarażony. Jedno ducho ma strach. Po prostu boi się. Tak jest to z bezbożnymi. Tak to jest z bezbożnymi. Nie ma pewności Bogu. Nie mają pewności Bogu. Jako plewa. Jak plewy są poganiane wiatrem. Ale Boży człowiek nie. Ale Boży człowiek nie tak. Ty jesteś zakotwiczony w Bogu. Kiedy za to wszystkich dotyka. Kiedy to dotyka wszystkich. Ty wiesz, że ciebie za to nie dotknie. Ty wiesz, że ciebie nie dotknie to. Że jesteś Boży. Że jesteś, należysz do Boga. Umiłowany. Jesteś ukochany. Wywoleni. Jesteś wybrany. Jego oko gladzi na ciebie. Jego oko patrzy na ciebie. Nie tak bezbożni. Nie tak bezbożni. Są oni jak plewa, wietor, którą wiatr roznosi. Nie obstoja bezbożni. Przeto nie obstoją się bezbożni w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jesteś z Bogiem albo bez Boga. Czy jesteś z Bogiem albo bez Boga?
Wiesz, a mnie nachadzasz się swoje miejsce. Jeżeli nie znajdujesz swojego miejsca, masz jeden problem. To masz problem. Ja otaska, czy jesteś z Bogiem. Pytanie, czy jesteś z Bogiem. Wiecie, bezbożność nie to, że nie wierzy w Pana Boga. Wiecie, bezbożny to nie tylko, że nie wierzy w Boga. Ale bezbożność jest wszystko to, co robi bez Boga. Ale bezbożny robi wszystko bez Boga. Bez Boga się rozhoduje. Bez Boga decyduje. Z Bogiem nie poczytam. Nie liczę się wcale z Bogiem. Chodzę do zgromadzenia. No chodzę na nabożeństwa. No wysłucham kazanie. Zaspiewam si. Nawet i pośpiewam trochę. Ale rozhoduję się bez Boga. Ale decyduję bez Boga. To jest bezbożność. To jest bezbożność. A taki to ludzie są zmietani, chore dole. Tacy ludzie, oni są roznoszeni tam i tu. Wszelijakimi wetrami. Wszystkie wiatry. Oni... No te wiatry roznoszą ich. Ale ty, który z Bogiem poczytaj. Ale ci, którzy liczą się z Bogiem, są jak drzewo. Przychodzi wicho. Przychodzi wiatr. Oni stoją. Oni ciągle stoją. Przychodzi burza. Ciągle stoją. Nie poruszą na wieki. Nie poruszą się na wieki. Lebo ich korzenie są pustynne. Ponieważ ich korzenie zapuszczone są głęboko do Jego Słowa. One mają żywy kontakt z żywym Bogiem. Duch Święty przynosi te soki do ich serca. I to Słowo jest żywe i mocne. I oni polegają na Panu. Chcesz być błogosławionym? Czy chcesz być błogosławionym mężem? Chcesz być błogosławioną żoną? Czy chcesz być błogosławioną żoną? Chcesz obstać w skuszkach żywota? Czy chcesz ostać się w próbach życia? Przeczytaj si ten to pierwszy żal. Przeczytaj jeszcze raz ten psalm pierwszy. A widzisz, jakie wielkie tajemstwa skrywa. Zobaczysz, jakie wielkie tajemnice on kryje w sobie. A mogę was uistić. Mogę was zapewnić, że ani 10% że tajemstw. Teraz nawet 10% z tych tajemnic. Z tego słowa są nie dokazał. Z tego słowa nie potrafiłem wyjąć. Wiecie, kolkokrat są już kazał na tu. Wiecie, ile razy już usługiwałem na ten temat. Ale wżdy nowe. Zawsze nowe i głębsze rzeczy odkrywam w tym Panu. Aleluja. Bohate Jego słowo. Jego słowo jest bogate. Premyślaj o nią. Rozważaj o nią. Dniem i nocą. Dniem i nocą. A będziesz ty jako strom i zasadzony. Będziesz tak samo i ty, jak to drzewo zasadzone. Nad tekutymi wodami. Nad strumieniami wód. A przyniesiesz owoc i przyniesiesz owoc w swoim czasie. Nie bój się. Nie bój się. Ty się nie trap o owoce. Ty nie martw się owocem. Ty się staraj o to, abyś był przy wodach. Troszcz się o to, żebyś był zasadzony nad strumieniami wód. Troszcz się o to, żebyś miał soki. Abyś miał to obecenstwo z żywym Bogiem. Żebyś miał społeczność z żywym Bogiem. A Bóg da i owoc. A Pan Bóg da i owoc. Chcę was pozbyć. Chcę dodać wam otuchy. To jego owoce. To jest jego owoc. To nie nasze owoce. To nie nasz owoc. To jest owoc jego ducha. To jest owoc jego ducha. Wiecie, gdyby nie boli te, gdyby ta woda nie iśla przez te korzenie. Wiecie, gdyby ta woda nie wchodziła przez te korzenie. Tak by się nie tworzyło owoce tam na tych konach. To ten owoc nie byłby tam na tych gałęziach. Ta woda. Ta woda, te soki, to wszystko jest, to nie jest z ostrony. To wszystko nie jest z drzewa, ale to jest z tej ziemi. Ale to jest właśnie z tej ziemi, z gleby. To jest ta święta ziemia. To jest ta święta ziemia, do której masz być zasadzony. Do której ty masz by zostać wsadzony. Do jego słowa. A przyniesiesz jego. I przyniesiesz jego owoc. To nie moje owoce. To nie mój owoc. To jest jego owoc. To jego owoc. Owoc jest jego ducha. Owoc jego ducha. O to idzie. Właśnie o to chodzi. Lebo ten człowiek, który swoje owoce bo ten chce ukazać. Człowiek, który chce pokazać swój owoc. Swoją chwałę. Swoją chwałę chce szukać. Ale jak ty ukażesz to owoce, co Pan. Ale jeżeli ty pokażesz owoc, który Pan w twoim życiu uczynił. Urodził. Tak. Jego chwałę. To... Szukasz Jego chwały. Hľadaj Ho už dnes.
Szukaj go już dzisiaj. Zajtra będzie nieskoro. Jutro będzie za późno. To zajtra będzie stale zajtra. Jutro to będzie ciągle to jutro. Dnieskie byście poczuli dzisiaj, gdybyście słyszeli jego głos. Czyście mladzi albo czy starzy. Czy młodzi albo czyście starsi. Dzieci. Czy dzieci. Albo starcy. Albo starzy. Dnies nie zatwardzujcie dzisiaj swoich nie zatwardzajcie swoich serc. Poteknijmy. Przyjdźcie do niego. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Schylmy nasze głowy. K modlitwie. Do modlitwy. Nasz drogi niebieski Ojcze. Nasz drogi Ojcze niebieski. Z całego serca Ci dziękujemy za ten wieczór. Dziękuję Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci za dotyk Twojego Świętego Ducha. Dziękuję za dotyk Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy za żywiny Twojego Słowa. Dziękuję za soki Twojego Słowa. Które nas powzbudzuje. Które dodają nam odwagi. Które nam dawa, czyni to, że nasze liście jest zielone. Które powoduje to, że nasze liście jest zielone. A że nie wędnie. I nie wędnie. O Panie. Panie, wdzięka Ci za Twój dotyk. Dzięki Ci za Twój dotyk. Za Twoje powzbudzenie. Za Twoje pobudzenie. Za Twoje pocieszujące za słowa. Twoje słowa pełne uciechy. Aj napomnienia. I napomnienia. Pożegnaj nas, Panie. Pobłogosław nas, Panie. A gdzie niekto tu w tomto sprawie. Jeżeli ktoś jest tutaj na tym nabożeństwie. Kto tak przeżywa. Kto właśnie w ten sposób przeżywa. Że tak zdzielony od Pana. Że oddalił się od Pana. Że tak zaniedbał Boże Słowo. I zaniedbał Słowo Boże. A chce hľadať i chce szukać Bożą obecność w Bożym Słowie. W Bożym Słowie. Od dneska. Od dzisiaj. A chce tak to rast. I chce tak wzrastać w tej bliskości Bożej. W tej Bożej bliskości. Jest tu niekto taki. Czy jest ktoś tutaj taki? Możesz się rozhodnąć. Możesz zdecydować. Niech Cię Pan pożegna. Niech Cię Pan błogosławi. A Ciebie. I Ciebie. Aj Ciebie tam. I Ciebie tam w tyle. Aj Was. I Was tutaj. Jest tu jeszcze niekto. Czy jeszcze ktoś jest? Aj Ciebie. Ciebie też. Niech Cię Pan Jezus pożegna. Niech Cię Pan Jezus błogosławi. Chwała Ci Panie. Chwała Ci Panie. Że Twoje Słowo nie znie. Twoje zbytocznie. Słowo nie rozbrzmiewa nadaremnie. Ale przyniesie ten ale przynosi użytek. Ten pożytek. Lebo tak, ako sa nie nawraca z prázdne. Tak jak z pustym nie wraca. Ale przyniesie użytek. Ale przynosi użytek. Przyniesie aj w naszym życiu. Przyniesie też go w naszym życiu. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas. A pożegnaj te to serca. I pobłogosław te serca. Które chcą od tej to chwili. Które chcą od tej chwili. W Twojej bliskości. W Twojej bliskości być. Których tu chcą sać Twoje słowo. Chcą pobierać Twoje słowo. Tak, jako mleko bez olsti. Tak jak mleko. Bez olsti. Prosím Cię, Panie. Proszę Cię, Panie Jezu. Pożegnaj nas. Pobłogosław nam. A daj nam zwycięstwo. I daj nam zwycięstwo. Na każdy dzień. Każdego dnia. A we wszystkich rzeczach. I we wszystkich rzeczach. Niech jest ze wszystkiego oslawione to Twoje imię. Ze wszystkiego wywyższone Twoje imię, Jezus. Amen. Amen.